Panie ministrze, w ubiegłym tygodniu wrócił pan z wizyty w Stanach Zjednoczonych. Czy jest pan w stanie wymienić nazwiska wszystkich amerykańskich polityków i ekspertów, z którymi spotkał się pan podczas tej wizyty? Rzeczywiście, kilka dni temu wróciłem ze Stanów Zjednoczonych i za kilka dni znowu lecę do Stanów Zjednoczonych. Poprzednio widziałem się z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jakeem Sullivanem, no i z szefową całej społeczności wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, a więc osobą, która spina działalność CIA i tych wszystkich DIA i wszystkich innych organizacji szpiegowskich, panią Avril Haines, ale także z dwoma ważnymi senatorami, wizyta i w Washington Post, i w New York Times, CNN, MSNBC, także z bardzo wpływowym i przyjaznym Polsce środowiskiem Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Więc uważam to za udaną wizytę, bo udało mi się zwrócić uwagę mediów amerykańskich, ale i polityków amerykańskich na palący problem potrzeby przegłosowania pakietu pomocowego dla Ukrainy. W Waszyngtonie spotkał się pan także z pułkownikiem Romualdem Lipińskim, uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino. Tak, rzeczywiście to sentymentalna podróż w czasie. Chciałbym być w formie pana pułkownika w jego wieku. No to jeden z ostatnich świadków historii, a nadal ze swadą opowiada swoje wojenne losy i wywózkę na Sybir i szlak armii Andersa i też powojenną tułaczkę, która w jego wypadku oznaczała skończenie studiów, emigrację do Stanów Zjednoczonych. Także pan pułkownik miał bardzo ciekawe i dzięki Bogu długie już życie, także w jego wypadku życzenie mu 100 lat byłoby nie taktem. Nadał panu pułkownikowi również odznaczenie Benemerito. No, cieszę się, że to jest jedna z inicjatyw moich z poprzedniego okresu ministrowania, której PiS akurat nie zniszczył. Zachował odznakę Benemerito, czyli dobrze zasłużony, ustanowioną przez Radę Ministrów bodajże w 2009 roku dla osób, które wzmacniają pozycję Polski za granicą, a pan pułkownik Lipiński, propagując wiedzę o historii Polski, niewątpliwie takie zasługi ma. W Waszyngtonie spotkał się pan również z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Jeśli mógłby pan nam uchylić rąbkę tajemnicy, o czym rozmawialiście? No, rozmawialiśmy już wcześniej, w dzień mojego powołania, a znamy się z Tonym Blinkenem od paru dekad. Ale oczywiście rozmawialiśmy o wojnie w Ukrainie, ale także sprawach dwustronnych, związanych i z członkostwem Polski w NATO, obecnością około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, ale też i wymianą gospodarczą, inwestycjami, polskimi zakupami w Stanach Zjednoczonych i amerykańskimi inwestycjami w Polsce. Zanim podsumujemy wizytę, panie ministrze, wróćmy na chwilę do Nowego Jorku i siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czy słynne już przemówienie na forum Rady Bezpieczeństwa naprawdę było improwizacją? Tak, było improwizacją, bo uznałem, że pan ambasador rosyjski przekroczył wszelkie granice dopuszczalnej polemiki, kłamiąc w żywe oczy i używając forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli miejsca i organizacji, która ma stać na straży pokoju na świecie. Użył tego do po prostu uprawiania rosyjskiej dezinformacji, więc pozwoliłem sobie skorygować jego przeinaczenia. Panie ministrze, co taka wizyta, co te spotkania znaczą dla nas tutaj, dla Polek i Polaków? Stany Zjednoczone to nasz najważniejszy sojusznik, kraj, który nie tylko ma u nas swoich żołnierzy, ale także zapewnia ochronę przed rosyjską bronią atomową. Więc to jest sojusz, który trzeba pielęgnować, w którym trzeba ciągle wskazywać na wspólnotę interesów. Tym bardziej w czasie, gdy znaczące
postacie amerykańskiej polityki kwestionują zaangażowanie Stanów Zjednoczonych za granicą. Trzeba przypominać o tym, że sojusze mają obopólną korzyść, że Polska na przykład dała brygadę Stanom Zjednoczonym do Iraku, gdzie przecież nie mieliśmy polskich interesów narodowych, a później w ramach artykułu 5 kolejną brygadę do Afganistanu. Nie wszyscy o tym w Ameryce pamiętają, a ważne jest, aby społeczeństwo amerykańskie wiedziało, że sojusz to nie tylko poświęcenia Ameryki na rzecz swoich sojuszników, ale także w drugą stronę. Zapowiadają się kolejne pracowite dni. Jak rozumiem, panie ministrze, na początku powiedział pan, że znów udaje się pan do Stanów Zjednoczonych. Czy to dlatego, że będzie pan tam świętował 25. rocznicę obecności Polski w NATO? Nie. Jubileuszowy szczyt NATO to jeszcze przed nami. Będzie miał miejsce latem. Tym razem będę towarzyszył prezydentowi i premierowi, którzy udają się z taką łączoną wizytą do Waszyngtonu. Przedtem w poniedziałek rano odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego i uważam, że to dobrze, że na zewnątrz pokazujemy jedność państwa polskiego w sprawie, co do której de facto, odejmując retorykę, wszystkie siły polityczne w Polsce się zgadzają, że Ukraina nie może przegrać tej wojny, a Polska musi się zbroić. Poza wizytą w Stanach Zjednoczonych, jakie ma pan jeszcze plany na najbliższe dni? Będzie wizyta w zaprzyjaźnionej sojuszniczej Finlandii, gdzie nasza grupa polityczna wygrała wybory. Mamy nowego prezydenta Finlandii z Europejskiej Partii Ludowej, starego znajomego Aleksa Stubba. Będzie oczywiście spotkanie Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Będą inne też wizyty i przyjeżdżających do Polski kolegów ministrów i moje kolejne za granicą.